Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii Łeba i okolice. Dziś chcemy zabrać Was do rodzinnego parku rozrywki znanego jako Łeba Park. Ten znajdujący się na obrzeżach miasta park swą działalność 14 lat wstecz rozpoczynał jako typowy park dinozaurów, ale na przestrzeni lat sukcesywnie poszerzał swoją ofertę o kolejne atrakcje. Dziś z pewnością należy do jednej z najpopularniejszych wśród turystów lokalnych atrakcji turystycznych. W tym roku niestety powierzchnia parku, a co za tym idzie ilość atrakcji oferowanych turystom uległa zmniejszeniu. Jak podają tablice informacyjne, park właśnie przechodzi modernizację i jego powierzchnia na powrót ma się powiększyć. Nastąpi to jednak najszybciej w przyszłym sezonie. Póki co do dyspozycji mamy więc nieco okrojoną wersję parku. Nie zmienia to jednak faktu, że w cenie biletu wciąż mamy naprawdę sporo atrakcji. Najbliżej wejścia, oprócz strefy gastronomicznej, znajdują się Zamek Strachu, Labirynt Luster, Bajlandia, Kino 7D, Bursztynowa Grota oraz Galeria Minerałów. Kawałek dalej znajduje się imponujących rozmiarów plac zabaw dla dzieci. My jednak, korzystając, że dzieci jeszcze nie zmęczone, zwiedzanie rozpoczynamy od ścieżki dydaktycznej. Spacerując wśród pięknie zagospodarowanej ścieżki, mijamy kolejne, odwzorowane w skali 1:1, makiety dinozaurów. Przy każdym z nich mamy tablicę z opisem, również w języku angielskim. Z epoki dinozaurów, czyli kredy, przenosimy się do epoki kamienia łupanego, a to za sprawą kolejnej atrakcji, czyli pojazdów Flintstonów. Mimo że wprowadzenie w ruch i kierowanie ciężkimi i nieporęcznymi pojazdami do łatwych zadań nie należy, nikt nie narzeka. Świetna zabawa gwarantowana. Na terenie Łeba Park znajduje się również rekonstrukcja kaszubskiej chaty z drugiej połowy XVIII wieku. Kolejną atrakcją, do jakiej się udajemy, jest strefa szczególnie lubiana przez dzieci, czyli zjeżdżalnie wodne oraz koło młyńskie. Do dyspozycji mamy 6 zjeżdżalni o różnym stopniu trudności, zatem dzieci w każdym wieku z pewnością znajdą coś odpowiedniego dla siebie. Warto wspomnieć, że ze zjeżdżalni korzystamy na pontonach, a co za tym idzie, nie ma konieczności przebierania się w stroje kąpielowe. Z koła Młyńskiego roztacza się piękna panorama na Łebę oraz okolice. Bez problemów dostrzeżemy jezioro Łebsko oraz Sarpsko, a także Morze Bałtyckie i Wydmy Ruchome. Przejażdżka rowerem wodnym również jest w cenie biletu. Ciekawym pomysłem jest szlak latarni morskich, czyli 16 miniaturowych polskich latarni umiejscowionych w zbiorniku wodnym, a także na drewnianych pomostach wokół niego. Nieopodal szlaku latarni morskich znajduje się boisko do minigolfa, czyli kolejne kilkadziesiąt minut dobrej rodzinnej zabawy.
Mali poszukiwacze skarbów również znajdą coś dla siebie. Oczywiście całe złoto, które uda się znaleźć, możemy zabrać ze sobą do domu. No dawno temu narodziła się nasza planeta Ziemia. Początkowo była tylko kulą ognia, ale kiedy ostygła, pojawiło się na niej życie. Wszystkie kontynenty były jeszcze wtedy ze sobą połączone, tworząc jeden wielki superkontynent. Nazywał się Pangea. Będąc w Weba Park, warto odwiedzić Galerię Minerałów. Ilość zgromadzonych w niej eksponatów musi robić wrażenie. W Bajlandii podziwiać możemy bohaterów naszych ulubionych kreskówek. Zielony Goblin szala. Siotka. Myśleliście, że dinozaury wymarły? Kto wam tak opowiada? No to nasza piękna, podziemna kraina, w której mieszkają dinozaury ze swoimi maluchami. Wszystkie dzieci rastają poza jedną. Plac zabaw Weba Park to miejsce, którego wasze dzieci raczej szybko nie będą chciały opuścić. Na szczęście znajdująca się w pobliżu strefa gastronomiczna pozwoli umilić nawet najdłuższy czas oczekiwania. Jak widać, cały plac zabaw mamy dla siebie prawie na wyłączność. Jest późne popołudnie, więc turystów jest mniej, a poza tym rok szkolny jeszcze się nie zakończył, więc rodziny z dziećmi jeszcze na masową skalę do Weby nie przyjechały. Dobrze, teraz Asia oprowadzi widzów po całym tutaj placu zabaw. Proszę, Asiu. Ale teraz wchodzę na samą górę. Są takie linki, więc trzeba się bardzo mocno trzymać, więc nagrywam. I nie tańczą. O, Marysia wchodzi, tak to wygląda z góry. Co ten placach tak pokażę. Z góry, bardzo duży. Teraz tak zjeżdżam, tak będę zjeżdżać, tak bardzo. No to zjeżdżam. Woohoo! O, ale zjechałam. Fajne. Nagrywam Marysię. Czekaj, już nagrywam. Zjechała. No tu jest fajnie. Marysia, połóż się. I trzeba się położyć, jak zjeżdżasz na zakręcie, bo wtedy hamujesz, czy nie? Się położyć. Chodźmy po się pokręcić. No cóż, niektórzy do życia podchodzą raczej nieszablonowo. Pływanie w basenie nie jest oczywiście dozwolone. Jednak czasami przyjazna obsługa przymruży oko, widząc człowieka żądnego przygód. Na koniec zostawiamy sobie najciekawsze, czyli labirynt magicznych luster oraz zamek strachu. Reasumując, rodzinny park rozrywki w Webie to miejsce, gdzie z pewnością warto wybrać się z dziećmi.
a na zwiedzanie całego kompleksu najlepiej zarezerwować sobie co najmniej kilka godzin. Jest jednak małe ale. Po pierwsze ceny. Dla naszej rodziny, czyli przypomnijmy, dwójka dorosłych oraz czworo dzieci, w tym jedno bezpłatnie, cena biletów wyniosła 415 zł. W dobie szalejącej inflacji może nie jest to jakiś kosmiczny wydatek, ale jednak trochę zaboli. Druga sprawa to wspomniana wcześniej modernizacja. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że czasami trzeba zrobić krok w tył, by zrobić dwa do przodu. Mamy nadzieję, że modernizacja zakończy się sukcesem, co oczywiście w przyszłym sezonie sprawdzimy. Dzięki, że byliście z nami. Do kolejnego odcinka. Cześć!